Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Przegląd nowości w Forzie Horizon 5. Pojawi się zupełnie nowa driftowa kamera. Nie chodzi tutaj o kamerę z kokpitu, tak jak teraz mamy, że samochód, widzicie, nam lata na boki, a my patrzymy się w kierunku jazdy. Tak jak powinno być, tak jest najbardziej wygodnie driftować i ta kamera jest spoko, ale gracze, którzy grają na tej kamerze z trzeciej osoby, skarżyli się, że nie mają swojej takiej prawilnej kamery driftowej i ona z następną aktualizacją będzie dodana. Będzie ona działać tak samo jak kamera typu box w Assetto Corsie, czyli tak jak teraz widzicie, jadę sobie i kamera stara się jakby patrzeć na tył samochodu, tak w tej kamerze driftowej nowej kamera będzie patrzeć się w kierunku driftu samochodu. Saw the requests and yeah, came up with this. So if you enable that same setting, it's now not called cockpit drift camera, it's just called drift camera. It's going to enable it for cockpit and for drift and for the chase cameras. What this does is it changes the look point of the camera. So instead of it looking where the car is going, or sorry, where the kind of car is turning towards, it looks where the car is going. So that makes drifting much easier. I know a lot of people, myself included, when they're drifting, they'll actually use the right stick to look at where the car's going, trying to like counteract what the camera's trying to do. It's doing that for you. W ogóle twórcy, demonstrując ten nowy feature, pokazali nam drifting Hondą, to znaczy Acurą RSX chyba to jest, nie? Samochodem z napędem naprzód. Come on, Forza! Na padzie powinno być zajebiście, ale właśnie zastanawiam się, jak to będzie się odczuwać na kierownicy, bo na przykład w Assetto Corsie na tej kamerze boksowej no, dziwnie się loto. No tam to tylko i wyłącznie kokpit, nie? Pojawi się nowy płatny carpack z kilkoma samochodami. Będzie trzeba go dokupić dodatkowo, nawet jeśli masz wersję tam Deluxe czy Ultimate Forzy, to i tak będziesz musiał sobie za niego zapłacić, jeśli będziesz go chciał mieć. Natomiast jeśli nie jesteś zdecydowany, ja na pewno zrobię test tego carpacka. Także pojawi się także nowa wersja Bronco. Tutaj zobaczcie, mamy takie obronko. Nie, i to jest wersja 3-drzwiowa, natomiast pojawi się wersja 5-drzwiowa tego bronka. So yeah, really nice to bring the Raptor to Horizon 5. Tutaj możemy sobie zrobić konwersję dachu, możemy go sobie ściągnąć. O, ściągaj się. No dobra, ale w każdym razie wiecie, jak się ściąga. I to jest taki jeden z chyba z ciekawszych samochodów następnej aktualizacji. Chociaż w sumie następny samochód jest interesujący pod tym kątem, że w ogóle nie jest interesujący. Pojawi się Nissan Tsuru. Continuamos en el mercado de autos Santa María y por acá tenemos los vidrios son manuales, las vestiduras y el motor se encuentra en excelente. Jest un carro bueno, bonito i barato. 2010 roku, chociaż samochód wygląda tak, jakby był z lat 90. Mega dziwne auto, nie wiem dlaczego ludzie głosowali za tym akurat samochodem, ale jest wyjątkowy, bo jest niewyjątkowy. To nie jest żadna wersja sportowa, nic takiego. Mamy tam silnik 1.6. Zresztą, jeśli wy wiecie, na czym polega jego wyjątkowość, to napiszcie mi w komentarzach, bo szukałem w necie informacji o nim. W ogóle pierwszy raz słyszę o tym modelu. Ale no, ludzie go chcieli, twórcy go postanowili dodać, więc się pojawi. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to będzie drugi samochód do wyboru w eliminatorze. Ten Tsuru Nissan. Czyli będziesz mógł wybrać sobie Garbiego i tego Nissana na początku, jak startujesz. Uwierzysz to? No, nie ma się czym jarać, tam chyba jest 105 koni mechanicznych, silnik 1.6, wolnossący. Nie wiem, czy Garbi nie będzie szybszy. Zobaczymy, ale kolejna fura do wyboru na eliminatorze, zawsze spoko. No i z takich ciekawszych rzeczy w tym miasteczku pojawią się też nowe dekoracje. Takie meksykańskie, jakieś takie czachy kolorowe i tak dalej. O, dokładnie na tym placu tutaj. Będzie można sobie to zobaczyć. No, fajne, niefajne, coś tam nowego się pojawi. No i w sumie, z tego co patrzyłem, to na następny miesiąc, chyba na listopad, będą też nowe samochody i wróci trasa, to taka, to takie jajko na stadionie.
więc będzie można znowu sobie tam pojeździć. No i jakichś takich większych rewelacji Forza nie szykuje dla nas obecnie, z tego co widziałem na tą aktualizację listopadową, ale może się okazać, że coś jeszcze tam wymyślą. Na przykład ta driftowa kamera jest bardzo interesująca w aktualizacji na październik. Zawsze coś nowego, zobaczymy jak to będzie działać. No i tyle moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Forzy, trzymajcie się, cześć!